wejście! Spóźniłeś się, kapitanie. Piocha! Mój wirus się rozszerza. Ohyda! Człowieku, przygotuj się na własny koniec i koniec całego świata. To mi się bardzo nie podoba. Cios? Kto nas wzywa? Ktoś niesie sporą paczkę ręczników do nieczynnego pralniomatu w starej dzielniczy pralni. A no, musimy natychmiast załatwić ten ręcznikowy problem. Ale zdawało mi się, że nie obchodzi cię złodziej ręczników. To było wtedy, a teraz jest teraz. Tylko krowa nie zmienia poglądów. No chodź, młody! Dmuchamy gumy! Żebyś nie musiał przegrać, Charlotte. Brachu. Czekajcie. Włóżcie nowe kroje do Halki. Że co chcesz? Jakie kroje Halki? Nie, stroje do walki. Wymyśliłem je wczoraj w wannie. Ej, co on mówi? No. Wow! Weź! Cały mokry! Co ten kostium robi? No, jesteś silniejszy, mocniej uderzasz i trochę pachnie franczuszką wanilią. Ścios! Bardzo ładnie, ale nie wiem, czy wiesz, że jestem superbohaterem. Tak. I mam supermoc. Ja tak samo mam supermoc. Wiesz, jestem niezniszczalny. A ja mam super szybkie refleksy. I obaj całkiem ładnie pachniemy. Pachniemy nieźle. Dobrze mu powiedziałem, co nie? Rany, ale z was dwa koguciki. Co? Kogucik. Przesadnie pewny siebie, wielkie ego, zapatrzone w siebie, Wiem, co znaczy kogucik. A tak w ogóle nie kogucik, tylko prawda. Fakt. Idziemy, niebezpieczny! Zwalczać zbrodnie! Nic nie jest? Chciałem machnąć parę pompek przed wyjściem, jak zawsze. Nigdy nie widziałem, żeby się robił. Wiemy, że kłamiesz. Konkurs na pompki, jazda! Raz, dwa! Ej, przynieś te dynie z moją twarzą. Ray? Tak jest. Czy wszyscy są na tym kanale? Nie. Witamy Państwa w wieczornym wydaniu. Dobra, tylko weź szybko. Piper jest na górze z Jasperem i przymierza peruki. Najpierw najważniejsze. Pokaż moją twarz o latarnię. Trzymaj, stary. No tak. Jestem przystojny. A poza tym, Charlotte się martwi o zaginione psy czy coś tam. Ale to wcale nie są zaginione psy, tylko zaginione dzieci. Co? Zginęły dzieci? To poważna sprawa! Ty, to zajęło mi cały dzień. Zabieraj te łapy! Jestem w torbie. Wiem! Dobra, fałszywy alarm. Wróciłem! Znalazłeś Reja i Henryka? Tak, szczączali. Wcale nie cali! Wyrzucono nas przez okno! A ja zgubiłem kluczyki! Jesteśmy daleko od cali! Szczączali! Chuj, czuchniecie jak chleb mojej szoszny. Zostaliśmy wrzuceni do ścieku! Przez olbrzyma bardzia, który przyjmuje rozkazy od ręcznika. Nie możemy się ruszać! Bo bardź spsikał nas flaczek gazem. Flaczek gazem? Ta! To coś jest nie do zdobycia. Jak taki nędzny złodziej ręczników mógł zdobyć flaczek gaz? Nieważne! Napraw nas! Tak, możesz nas naprawić? Tak, oczywiście. Ekstra! Jesteś super, ścios! Jeśli będę miał puszkę flaczek gazu. Jesteś straszny! Charlotte, podnieś moją rękę i spoliczkuj nią z ciosa! Mogłabym, ale muszę się podrapać po głowie, bo nie rozumiem. Rany, pouczający ton. Jak nie chcesz słuchać mojego pouczania, to możesz wstać i wyjść. A tak, królowo, piąsia, bo możemy ruszać rękami. Oto czego nie rozumiem. Myślałam, że jesteście superbohaterami. Z supermocą. Henryk, nie słuchaj. Używa naszych słów przeciwko nam. Gościu, może o coś jej chodzi. Już cię przerobiła. Myślę, że może gdybyście nie byli takimi kogutami, pokonalibyście bardża i nie skończylibyście tak splaczale i cuchnąco. Nie wiesz tego.
Ty wiesz co, ona ma rację. Ale co teraz zrobimy, co? Barcz sobie kradnie ręczniki, a my mu nie możemy przeszkodzić, bo nie możemy się ruszyć. Cześć. Jesteście umówieni? Nie. Tak. Co ty? Ze sprawiedliwością. Dobre, stary. Mamy spotkanie ze sprawiedliwością. Oddzwoni do ciebie. Chcemy gadać z kimś, kto tu rządzi. Czyli ze mną. Gościu. Skąd się wziąłeś? No więc pochodzę z małego miasta Wajdaho, zwanego Bentville. Chodzi mi o teraz. Stamtąd. Noszę cichobiegi. Patrzcie. Wynalazłem je. Jestem Bill Zło, prezes korporacji nauki Zło. Ach tak? Bill? Wynalazłeś też tego potwora, który chodzi i kradnie dzieci? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. O, nie zgrywaj durnia, Bill. Wiem, że jesteś w centrum X-a. Przepraszam, co? X-a! To wzór na mapie, który sam zauważyłem. No ta... Słuchajcie, przysięgam, że jesteśmy zwykłym laboratorium naukowym, które robi na przykład cichobiegi. I nic dziwnego tu się nie dzieje, naprawdę. Portal kompletnie oszalał! I na pewno jest połączony z potworem, który chodzi i kradnie dzieci! Robimy mały remont. Nieprawda. Jeszcze raz. Hej, no siema, tu Jasper. Zamierzam przy... Co mówiłem o pokarmowych wyzwaniach w kryjówce? Że tylko tobie wolno. No właśnie. O, a przy okazji zauważyłem, że żadne z was nie skomentowało mojego wyzwania. Siema ludzie, tutaj kapitan. Luzuje się w kryjówce i zamierzam podjąć wyzwanie z kapustą kiszoną. Ohydnie cuchnie. I start. O, muszę kichnąć. Nie kichaj. To było ohydne, nikt nie lubi takich filmików. Ta, masz rację. Dzieciaki nie powinny oglądać nic w necie. Powinny oglądać telewizję. Tak, masz rację, rzeczywiście. Telewizja jest najlepsza. Chodzi o to... No nie wiem, stary. Nie umiem zrównoważyć mojego normalnego życia z życiem pomocnika. Gdzie kończy się Henryk Hart, a zaczyna niebezpieczny? To... Były trudne lata. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Ray? Nie śpi! Wcale nie śpię! Normalnie spałeś. Nie szkodzi, prosta droga. Ty masz ten kombinezon, ja jestem niezniszczalny. Na pace wieziemy bombę atomową z drugiej wojny. O tak. Nie będę spał. Ten wóz jest dobity. Jak długo go masz? A od 16, więc 20. 10 lat. A wygląda na starszy. Wcale nie, co nie? Nie wygląda. Samochód nie jest stary, tak? Ten wóz to chłopiec. Młody, który nigdy się nie zestarzeje, nie umrze i będzie ulubieńcem mamusi. Okej, jemy. Jedziemy już 3 godziny, telefon mi pada. No to... Podłącz i ładuj. To coś może nie działać. Mój telefon ładuje. I ma podgrzewane siedzenia, he? Ma przenośną klimę pod fotelem. Okej. Trzymaj. Tak, mam. Pięknie. Co ty robisz? Hej! Masz go! Podgrzewane siedzenie! Jesteś skończony, kapitanie! Niestety muszę dokarmiać moje pszczoły! Skończyłeś? Na serio? Nic cię nie boli? Siedzi na tobie 1000 pszczół! Jestem niezniszczalny. Nie mogą mnie rządzić, wiesz. Czuję tylko łaskotanie. Okej.
A co powiesz na osy? A Rick? Halo? Jesteś tam, brachu? Jestem wirusem. Przejąłem ciało Ricka. A mógłbyś mu je oddać, żebym go walnął, co? Każde życie musi stać się wirusem. Dobra, Miley Virus! Zbliża się kula burząca! No, to chyba muszę pędzić do kryjówki i powiedzieć im, że pokonał mnie cios za skoku! Kapitanie? Młody? Co to jest? Zabawna sprawa. Wirus komputerowy przejął jego ciało i teraz jest wściekły i chce zniszczyć ludzkość. Walnąłeś z zaskoku? Próbowałem walnąć z zaskoku, ale gość ma teraz super szybki refleks. Tak, to jest świetna supermoc. No nie tak dobra, jak bycie niezniszczalnym. Jestem wirusem. Rozszerzam się i niszczę. Co to było? Wirus zasmarkał już całego gościa. Tak właśnie przenoszą się wirusy. Nauka jest czasem ohydna. Jestem wirusem. Rozszerzam się i niszczę. Możemy to zakończyć? Tak. No jasne. Wystarczy, że stłukę to coś nad oryginalnym wirusem, a odwróci się cały... Mam to w ustach! Mam to w ustach! Ty, posmarkał cię! Zaraz się zmienisz w żywego, wściekłego wirusa! Dobra, wyznam ci coś! Zawsze bujałem się w twojej mamie! Nie zmieniasz się! W życiu się nie zmienię! To, co do niej czuję, jest mocne! Nie mówię o mojej mamie! Nie zmieniasz się w wirusa! No racja! Jestem niezniszczalny! Mam farta! Nie da się zainfekować starego. Ej, nie jestem stary, mam 36 lat. Zaraźmy przystojnego. Ej, obaj jesteśmy równie przystojni. No.